Okej, instrukcja montażu gniazdka modułowego typu Keystone. To jest akurat gniazdko tak zwane beznarzędziowe, które nie wymaga narzędzia uderzeniowego do montażu. Jedno z zadań na EE08. Gniazdko jest, jak widać lub nie, podpisane kolorami, markami. Natomiast to konkretne gniazdko możemy zarabiać na dwa sposoby, to znaczy możemy włożyć kabel i użyć narzędzia uderzeniowego typowo, żeby zarobić w tych gniazdkach, tak jakbyśmy zarabiali patch panel, albo możemy użyć tego śmiesznego narzędzia, żeby włożyć tutaj kabel, rozłożyć go w tych szczelinach i założyć z powrotem na osłonę tylko w jedną stronę, bo jest tutaj wycięty. I on automatycznie połączy nam z właściwymi pinami kable, które do tego włożymy. No to tak, może spróbujmy tym beznarzędziowym wynalazkiem. Kabelek. Obcinamy słuszną ilość izolacji. I teraz tak. Tu są dwa otwory. Jeden jest z jednej strony podpisany jako, powiedzmy, że będziemy zrobić standard B i nas interesuje pomarańczowy, tutaj powinien być z tej strony i niebieski. No to wyciągamy sobie pomarańczowy i niebieski i one muszą być przełożone z tej strony, a brązowy i zielony z tamtej strony. Aha, okej. Okay. Tak, pomarańczowy, niebieski, zielony, brązowy, wszystko się zgadza. Dopychamy to maksymalnie do końca i rozkładamy żyły według tego, jak on nam tutaj podpowiada, czyli to jest miejsce na tą, to jest miejsce na tą. Tak, nie, odwrotnie. One się tak łapią, jak pociągniecie w dół, to się zatrzaskują w tych przewężeniach. Tu jest zielony. I brązowy. Okay. I tak zarobione pasuje tylko w jedną stronę do końcówki i po dociśnięciu mamy zarobioną końcówkę. W sumie szybciej niż kronem, ale jest jeden motyw, że nie bardzo jest co z tym zrobić. Musielibyśmy mieć specjalne nożyczki takie małe do obcinaczki, żeby to obciąć, bo inaczej nie zamkniemy, nie złożymy końcówki. Tak? Możemy ją sobie sprawdzić, czy ona faktycznie została prawidłowo wykonana. Patrz. Wszystko jest ok. Natomiast no, nie będziecie mieli problem, żeby to złożyć i umieścić jeszcze w adapterze. Raczej nie ma w zestawie takich narzędzi, które umożliwiałyby wam w łatwy sposób obcięcia tych kabli. Teoretycznie można spróbować to zrobić zaciskarką, ale no będzie wam ciężko się tu dostać. No i zaciskarka w przeciwieństwie do tej musiałaby mieć naprawdę dobry nożyk, bo tam ma strasznie wyszczerbiony. I nie złapie wam prawdopodobnie tych. Tak, no nie polecam generalnie tej metody. Druga metoda, żeby tą samą końcówkę zarobić. Zamiast korzystać z tego ustrojstwa, to też widziałem, że ktoś można próbował na tym cudzie kronem zaciskać. Nie wiem, na ile to jest legitny w ogóle sposób zaciskania tego, na ile nie. W teorii można spróbować, szkoda palców, ale w teorii można spróbować zacisnąć bezpośrednio na tym. One są podobne kształtem do właściwej końcówki, czyli jeżeli ja sobie to oprę o coś twardego,
to w teorii powinienem móc obciąć to, tak? No, nie jest to do końca zgodne, że tak powiem, ze sztuką, ale no w teorii to działa. No, a skoro jest beznarzędziowe, to po co mi... Znaczy, nie powinienem używać krona, tak? Po co mi gniazdko beznarzędziowe, jak i tak muszę krona użyć? Druga metoda, żeby to zrobić poprawnie. Jak już poprawnie, poprawnie. Te ściany z trochę izolacji. I tym razem spróbuję osadzić kabel bezpośrednio w końcówce. Niestety tam dosyć średnio wyraźnie to widać, ale kamera mi nie wyłapie, a jak włączę światło, no właśnie, to będziecie jeszcze mniej widzieć niż widzicie. 1, 2 jest tutaj. I pomarańczowy i niebieski ma być z tej strony. Brązowy i zielony z tej. I teraz teoretycznie, do profesjonalnie, jakby to powinno być założone, to to powinno być założone tutaj, tak? Jak najbardziej w tą stronę. No to cudo mi już nie wejdzie wtedy, nie ma takiej opcji, nie? To znaczy tego już nie założę potem na wierzch w żaden sposób. Więc tak powinno być jak najbliżej możliwie do środka, jak najmniej widocznych kabli żył, tak? Czyli jeżeli ja sobie zacznę od teraz pomarańczowego, powiedzmy, bo tak. Próbuję sobie umieścić żyły w tym, przy tym, że możliwie jednocześnie zachowując ten kabel, tutaj można go spróbować przegiąć na przykład o tak. Teraz zacisnę. Uważajcie, żeby wam w trakcie zaciskania końcówka nie odskoczyła na bok, bo wywalicie sobie nożykiem w palce wtedy. Ona mi tutaj jeździ trochę. Nie chce się zacisnąć. No chodź tu. Stępy nożyk. Dobra. Pomarańczowy siedzi. Teraz niebieski. Znowu staram się jak najmniej to możliwe pokazywać kabla na wierzchu. Okej. Chyba innego krona wezmę raz, dobra. Siedzi. Pamiętajcie, zawsze możecie dopchnąć jeszcze raz. Teraz zamieniacie sobie kabel na drugą stronę, żeby mieć dostęp do tamtych dwóch. I tu władujecie zielony i brązowy. Odpowiednie parki. I zaciskacie. Zielony i brązowy na koniec. Go wpycham najpierw bez obcinania, żeby on siedział ładnie w środku. I teraz już mogę go tak finalnie obciąć, tak jak powinien być. No i on siedzi. Teraz no oczywiście ten element wam nie wejdzie w żadną miarę w to, no ale już to się prawidłowo zamknie tak jak powinno. Tu jest też w zestawie, a przynajmniej był, jeżeli go gdzieś nie posiałem, był pasek zaciskowy. Jest. Tak, tym paskiem zaciskowym nie, zaciskamy na koniec kabel. Nie będę go teraz zaciągał. Zaciągacie go tutaj na tym plastiku i to jest gotowa końcówka do sprawdzenia. Ok. To jest jeden typ gniazdka listą nowego. Taki w sumie jak dostaniecie, to jest chyba najłatwiej z tego wszystkiego. Jest też drugi typ takiego gniazdka, już taki narzędziowy. Obetniemy kabel.
Ściągam izolację. A, jedna rzecz, której zapomniałem. Gniazdko gniazdkiem, moduł modułem. Jak macie moduł zarobiony, to jeszcze jako część zadania będziecie musieli prawdopodobnie umieścić moduł w adapterze, tak? Czyli w czymś, co służy do montażu modułu gdzieś dalej w czymś, tak? To jest prosty zatrzask. Łapiecie dołem za ten, tym za górę. I powinniście widzieć w środku normalnie końcówkę, tak? Jest prawidłowo zarobiony. To taki mała rzecz, ale gdzieś tam może wam wejść. Chyba, żebyście mieli gniazdko, tak jak zaraz pokażę. Ale jak wam się zatrzaśnie źle, to mimo, że to nie jest teoretycznie narzędzie do tego stworzone, ale ta część prona bardzo fajnie pozwala wyciągnąć źle założonego keystone'a z powrotem. Tak? Generalnie wkładacie ją tutaj, podważacie i wyciągacie gniazdko. Teraz tak, możecie trafić na egzaminie inny rodzaj gniazda. Możecie trafić takie gniazdo na przykład. To jest gniazdo, które jest zintegrowane z adapterem, podwójne. I co do zasady tych modułów raczej bym nie wyciągał, bo ktoś poleciał po tonności i jak wyciągniecie ten moduł podważając tutaj, to sprężyna wyskakuje od tego, więc spróbujemy zacisnąć go tak, jak on jest w tej chwili. Macie tutaj kolory. Patrząc na numerację, to jedynka jest na pomarańczowym, czyli to jest standard B. No dobra, kabelek odizolowany. Wchodzimy sobie tutaj stąd. Znowu minimalizując ilość kabla, który jest, zostaje nam na wierzchu. Pierwsze dwa z boku to jest biało-niebieski i niebieski. Podamy go sobie tutaj. I to gniazdko jest o tyle no, mało przyjemne w zaciskaniu, że ono będzie próbowało wam koniecznie na bok uciec w trakcie zaciskania. Ok, dwa pierwsze są zaciśnięte, pierwsze koty za płyty. Jak to już dwa siedzą, to już powinno być mniej problemów. A z drugiej strony są zielone. Teraz zostaje nam pomarańczowy, brązowy z tej strony, skoro już jest rozpleciony, to... Tak. I... pomarańczowy... ostatni. Bo weszło się, obcięło. Dobra. I tak zarobiony. Tutaj jeszcze w komplecie jest takie denko jakby do założenia. Uciekło. Które możemy zabezpieczyć przed przypadkowym wysunięciem się tego kabla gdzieś tam. Tak? Tu jest taki, taka ciekawostka, tu jest taka dziura, która, że tak powiem, mogłaby sugerować, że kabel powinien wejść tędy i tutaj powinien być zamocowany. Niemniej ja próbowałem to gniazdko tak zaciskać i nie polecam, nie? Generalnie jest katastrofa, że jak próbujecie zaciskać w ten sposób, zdecydowanie lepiej jest zaciśnięte w tą. Na pewno nikt wam nie odejmie punktów, ani nie będzie w żaden sposób kontrolował, czy macie to zaciśnięte w ten, czy w inny sposób. Kabel możecie jeszcze zabezpieczyć tutaj sobie Tyson też o to, tak? No i dobra, tyle.